A w tym odcinku kontynuujemy poznawanie kolejnych tajników rejestrowania tras. Zapraszam. Szybciutko przypomnę, że ostatnio zarejestrowaliśmy taką trasę, która obsłużona została przez kontroler. Jeszcze do kontrolerów wrócimy. A teraz kolejna metoda: metoda redirect. Łatwo się domyślić, ta metoda przekieruje z jednej trasy na inną trasę, i tutaj mamy bardzo proste parametry. Trasa, z której chcemy się przekierować na inną trasę. Oczywiście zakładam, że ta druga trasa istnieje, czyli jest gdzieś tam wcześniej sparowana z tym działaniem zwracającym, czy po prostu zarejestrowana. No i jest, bo to jest ta z ostatniego odcinka. I trzeci parametr opcjonalny to jest kod HTTP, kod ten status, który może zwrócić strona. Kiedy zostanie zwrócona, czyli ten taki status odpowiedzi. Zatem przejdziemy sobie teraz do przeglądarki. I tutaj przygotowałem przeglądarkę, która podpowiada nam tu, co się tutaj dzieje w tle, jakie tutaj zostały wykonane żądania, co za odpowiedzi przyszły, i tak dalej. Tak można to też tutaj sobie sprawdzać, niekoniecznie w postmanie, ale ja akurat korzystam z tego postmana, jak w ostatnim odcinku. Zatem wpiszmy u góry cel. Jako nasza część tego adresu, wciskamy Enter i zobaczcie, że, no właśnie, pojawiły się to, co jest pokazem sztucznych ogni, ale wcześniej widzimy ze stanem 301 uruchomiła się nasza ścieżka cel. Tyle tylko, że nas tutaj redrektnęła, przeniosła, przekierowała na ten drugi. Wpis, czyli na tą drugą ścieżkę, i widzimy, że ta pierwsza, o tutaj też to na dole można sobie zobaczyć w tym miejscu, wykonała się właśnie z tym kodem 301. Zatem jak najbardziej działający mechanizm można korzystać. Zobaczmy, co tam dalej. Kolejna metoda to metoda view. Domyślamy się, metoda, która uruchomi widok. I tutaj też podajemy ścieżkę, podajemy. Widok, który chcemy załadować. Widok to jest, a zresztą zaraz zobaczymy, trzecim parametrem to jest tablica, w której mogę podać dane, które będą do tego widoku wstrzyknięte. Tutaj na przykład wstrzyknę sobie zmienną, title, która będzie miała wartość przykłady i którą będę mógł w tym widoku wykorzystać. A gdzie są te widoki? Przypominam, było to już ostatnio. Podejrzyjmy tu sobie listę katalogów naszego Laravela i tam mieliśmy taki katalog z zasobami, a w nim były katalog, był katalog z widokami. I to właśnie tutaj był ten widok Welcome Blade PHP, ten pierwszy taki, co się otwiera, ta strona domyślna, a tu utworzyłem sobie następny, właśnie example. I tu właśnie podajemy ten pierwszy człon tej całej nazwy tego tegoż pliku. Example Blade PHP. Tu wystarczy podać example. Laravel wie już do jakiego pliku ma się odwołać? Przy czym w tymże pliku, podejrzyjmy go sobie, ukryję już te katalogi. I w tymże pliku on jest tutaj, mamy właśnie jakąś tam stronkę html ale korzystamy tutaj właśnie z tego Blade'a, czyli możemy wstrzykiwać pewne dane, właśnie które gdzieś tam sobie ustawiłem wcześniej. I tu patrzcie, o dokładnie tutaj mam wykorzystany ten title, i też tutaj. Kiedy mamy znacznik title, to wstawiam wartość tego title, czyli tam się pojawi po prostu przykłady. Jeżeli przejdziemy sobie do przeglądarki i wpiszemy tutaj właśnie ten Forms, a już wpisałem wcześniej, ok, to zobaczymy, że mamy właśnie te przykłady i tutaj jest kilka takich formularzy. Te formularze pozwolą nam zobaczyć, że można coś wysłać do Laravela, wysłać żądanie, które nie musi być get, może to być też metoda inna, na przykład post. Czy właśnie put, y, delete, patch i tak dalej. Za chwilę to zresztą zobaczymy, i tutaj taka ważna informacja. Jest coś takiego jak. Wróćmy do kodu, żeby to zobaczyć i zrozumieć. Już pokazuję. Popatrzcie. Tutaj teraz, o, jesteśmy w tym miejscu. Tu będziemy teraz uruchamiali te wszystkie kolejne, Formularze. Musimy oczywiście najpierw taką ścieżkę tworzyć, aby taki formularz się zadział, i jak sobie przyjrzymy te widoki, to tutaj, o tu mam te formularze, kolejne widzicie, i one wszystkie będą wykonywały akcję, która jest jedną z tych tras, które tam zdefiniowałem. Ok, te example jeden example dwa example trzy i tak dalej. I teraz, no właśnie, Laravel ma taki mechanizm bardzo ważny. W którym, jeżeli coś wysyłam z formularzy, to jest tu pewne takie zabezpieczenie. Popatrzcie. Pierwszy formularz. Tutaj jest taki z Blade'a mechanizm. Małpka CSRF. Otóż ten wpis możemy zastąpić czymś, co jest tu tutaj. Jeżeli by się nam nie chciało pisać tej małpki, to możemy też tak z palca wpisać coś takiego. I to jest specjalny token który kiedy widok jest tworzony, to on jest tutaj jakby zaszyty w tym formularzu. I teraz kiedy będę wysyłał dane do Laravel'a, to Laravel sprawdzi, czy mu się ten token zgadza. Mówiąc krótko, jest to takie dodatkowe zabezpieczenie, że żądanie z formularza przyszło dokładnie z tego widoku, który Laravel przed chwilą sam zwrócił, sam wygenerował. Powiedzmy, że przypomina to taki identyfikator, czyli wysyłamy widok z formularzami, oczekujemy, że zaraz coś przyjdzie, ale znakujemy sobie tutaj ten widok z formularzami, nadajemy tym formularzom jakiś token, jakiś niepowtarzalny kod, o, powiedzmy prawie niepowtarzalny, a mamy taką nadzieję, że niepowtarzalny i kiedy wracają do nas dane z formularza, to sprawdzamy, czy mają ten token. Zatem ten mechanizm jest tutaj niezbędny, inaczej Laravel nam się obrazi. Zaraz wam zresztą to później pokażę, tylko mi przypomnijcie. O ile to możliwe. Dobra, więc wróćmy teraz do naszego Firefoxa i zobaczmy, co tu się zadzieje, co tu się stanie. Mamy Formsy, mamy pierwszy przykład. Wciskam sobie Send. Tutaj jakaś wartość. Też zaraz wyjaśnię, jakim cudem ją przechwycić. Ale zobaczmy, co się stało. O, właśnie, wyświetliło się sam, sam 1000. I właśnie tak miało być. Ale teraz zobaczymy, jakim cudem to się zadziało, która trasa tutaj to obsługuje. Cofnę się tutaj na formularz. A tu przejdziemy z powrotem do naszego pliku i powolutku to wszystko przeanalizujemy. Ponieważ nasze formularze wysyłają jakieś dane, o na przykład e, tutaj właśnie tę zmienną VAR. Z, która z inputów pochodzi, muszę ją jakoś przechwycić. W tym celu będę chciał dostać się do tego żądania. No i tutaj właśnie będę używał tego request, takiej specjalnej klasy, która będzie reprezentowała moje żądanie. I tu w kolejnych wszystkich tych definicjach tras, tych rejestrowanych trasach, kiedy tworzę swoją funkcję anonimową, to jako parametr, jako argument do tej funkcji anonimowej będę właśnie podawał instancję. Tejże klasy request. W efekcie będę mógł poprzez to R dobierać się do różnych interesujących własności tego żądania. A jedną z nich jest, a no właśnie, jest moja zmienna VAR, którą tutaj otrzymaliśmy. Zaraz jeszcze raz pokażę, o dzięki temu inputkowi tutaj. Zatem VAR, bo tak nazwałem te pole, będzie reprezentowany właśnie w żądaniu przez, no trudno się domyślić zmienną własność o dokładnie takiej samej nazwie. Stąd moja funkcja zwraca to, co przed chwilą otrzymała. Zobaczmy też, co się stanie, jeżeli tutaj usunąłbym ten token, czyli go nie generował, kiedy widok jest tworzony, no i tym samym go nie zwrócę, kiedy wykonam tutaj naszą akcję. Przy czym zwróćcie uwagę, że właśnie ta metoda POST no, jest tu jawnie zadeklarowana, bo to jest jeden z elementów formularzy HTML-owych. Usuwam teraz ten fragment. Idziemy sobie do naszego Firefoxa i spróbujemy w tym momencie. Jeszcze raz tu przeładujemy te formsy. Już wiemy, że ten pierwszy formularz nie ma tego tokena. Wysyłamy. O, no, właśnie. Page expired, czyli co? No, wygasła tutaj ważność tego formularza. Mówiąc krótko, odpalił się ten mechanizm zabezpieczający. Formularz wprawdzie przyszedł. Nasz Laravel doskonale rozpoznał ścieżkę. example Ukośnik 1, ale no, nie ma tego tokena. Nic z tym zrobić się nie da. Cofnijmy się więc tutaj. Przejdziemy, oddamy nasz o, CSRF token. Przypominam ten drugi formularz, już nie będę tego pokazywał, ma taką ręczną ścieżkę, to jest dokładnie to samo, jakbym sobie tego skrótu tutaj użył. To jest tożsame, więc można tak można w ten sposób. Zapiszemy, odświeżymy, żeby nie było. Jeszcze raz wyślemy. No i widzimy jest 1000. Jak marzenie, od razu zadziałało, od razu ten drugi sobie wyślemy, jest dwa, nie tysiąc, milion, dwa miliony też działa, widzimy, jest to dokładnie to samo. Kolejna metoda to metoda put. Po co w ogóle są te metody? Jakiś tam put, jak za chwilę zobaczycie, patch, delete czy coś takiego. Otóż kategoryzują żądania, to znaczy. Ułatwiają szybkie rozpoznanie, cóż tu w zasadzie mm, oczekuje nasze żądanie. No, łatwo się domyślić, że put, y, czy na przykład delete, będzie chciało coś skasować, nie? Put coś włożyć, prawda? Patch coś, zapgradeować i tak dalej. Zatem powiedzmy, że jest to taka kategoryzacja. Zresztą, jak za chwilę zobaczycie, zobaczcie tutaj na ten trzeci formularz, ten example 3, jest to pewna forma umowna, bo mm, tutaj pojawi się metoda put, tutaj. Małpka metod i put będzie podstawiało w to miejsce pewną e, ukrytą wartość, która zostanie zinterpretowana przez Laravel jako właśnie metoda put, czyli tutaj wtedy to będzie tak jakby zignorowane. Czyli form wysyłam tutaj oficjalnie metodą post, ale to zostanie zignorowane, zostanie ten formularz potraktowany, jak gdyby wysłany był metodą put. Jak to by wyglądało w kodzie? Przejdźmy sobie do Firefoxa i zobaczcie, tutaj mamy te formularze. Tu jest przykład 2, przykład 3. O, i zobaczcie, tutaj ta metoda jest zaszyta. Tu mamy nasz token, a tutaj jest, o, właśnie taki. O, hidden, widzicie? Wartość input type hidden, ukryte to jest, oczywiście, czyli tu nic nie widać, ale jest tam o tak. Zmienna podkreślnik metod z wartością put. Czyli to, co tutaj było, o to, tu, 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 tu już patrzę, już jestem, o! To zostało właśnie taki e, ukryty input zamienione, gdzie wartość metod przyjęła wartość put. I to zostanie zinterpretowane tutaj w Laravelu i próbujemy wtedy obsłużyć to metodą put. Czyli jeżeli tam bym miał na przykład y, delete, to. Ta ścieżka, ta trasa nie zostałaby obsłużona, bo tu jest, że wymagam put i tyle. Okay? Jak już mówię, taka kategoryzacja żądań. Zatem, no to zobaczmy, czy to zadziałało, jak to działa. Mamy tutaj więc nasze formularze i wysyłamy ten trzeci przykład. I zobaczcie, formalnie poszło to metodą post, tak naprawdę, ale i tak zostało zinterpretowane jako put, czyli Widzimy, że ta metoda jest taka trochę umowna, i jest to po prostu przekazanie tylko pewnej sprytnej wartości, w której to Laravel już się reszty domyśla. Czyli tutaj on już wie, że oczekuje, że to, co przyjdzie, będzie to formularz, ale że będzie tam to pole, które mówi, że tak naprawdę potraktuj tę metodę, jakby to był put, mimo że to i tak jest post. Zatem ta kategoryzacja, jak mówiłem, jest taka trochę umowna, ale bardzo przydatna, to jest, to jest ważne. I teraz. Zobaczcie co by się stało, gdybyśmy ten przykład 3 chcieli wykonać faktycznie postem, a tu mam podany put, czyli nie byłoby takiej sytuacji, gdzie put byłby obsłużony. Zatem tu zostawiamy put, idziemy sobie tutaj i usuniemy to, zostawimy tylko token, ale nie ma tej informacji, że to jest metoda put więc idziemy teraz tutaj, przeładujemy sobie te formularze, forms, o, i już teraz wiemy, że tutaj nie ma tego hidden inputa i wysyłamy. No i mamy tutaj już całkiem poważny błąd, post method is not supported for this route, no właśnie, że obsługiwany jest put, ale nie post, ok? Mimo, że no, wysłało się tak jak wcześniej postem, ale zabrakło właśnie tego wpisu. No a co zrobić, gdybym chciał tak kilka metod na raz obsłużyć jedną, jedną trasą? Da się, da się, zobaczcie. Zobaczcie, to bardzo proste. Może tylko tutaj najpierw oddajmy mu tego puta, niech już nie krzyczy. A my sobie zobaczmy... O, tutaj. Mamy takie dwie funkcje. Pierwsza metoda, road any, mówi czymkolwiek by to nie przyszło, obsłuż. A druga dopasuj metody, na przykład post i patch, albo post, put, delete. Czyli mogę wymienić, które metody akceptuje. n, trasa, reakcja. Match. Najpierw podajemy jakie metody, a potem trasa i reakcja. No i szybko zobaczcie, że to wszystko działa. Jak sobie przejdziemy tutaj, jeszcze raz te formsy ponownie przeładujemy. Już zdaje się ten trzeci tak już ten działa, już dostał z powrotem puta. No i tutaj uwaga, wysyłamy. Czwarty formularz zadziałał, piąty też zadziałał 5 milionów zwrócone, a jeżeli się przyjrzymy raz jeszcze tym formularzom w kodzie, to zobaczymy, że pierwszy, czyli czwarty, przepraszam, był wysłany metodą delete, czyli te eny jak najbardziej sobie z tym poradziło, a ostatni metodą patch. A patch był wymieniony tutaj dzięki metodzie match, patch był wymieniony. Macze, pacze, po prostu jakieś miasta hiszpańskie, czy coś meksykańskie, macze, pacze. E, dobra, jedźmy dalej. Kolejną szaloną umiejętnością Laravela jest umieszczanie parametrów w uli, czyli w tych naszych trasach. Popatrzcie, mamy tutaj metoda get, example łamane na numer, to jest sztywne, tak ma być, a potem w nawiasach klamrowych jest jakieś n. Następnie w domknięciu Podaję jeden argument, no to też sobie go nazwałem n, ale tak naprawdę chodzi o kolejność, co zobaczycie w następnym przykładzie. Ogólnie w tym momencie w moim domknięciu mogę się posłużyć tą n-ką, czyli jeżeli tutaj ktoś poda taką trasę, z czego ten ostatni czynnik w zasadzie nie wiem, czym będzie, zaraz zobaczymy, czym on będzie, to powinien zostać zwrócony nam tutaj właśnie ten element. Oczywiście tutaj robię bardzo prymitywną obsługę, bo zwracam ten parametr, ale no nie trudno się domyślić, iż ta ścieżka mogłaby zawierać pewne parametry, na przykład jakieś informacje, który ID samochodu w bazie danych zmodyfikować albo coś takiego, więc możliwości to stwarza ogromne. Zobaczmy tym razem naszego postmana, co tutaj się dzieje, gdy wpiszemy sobie właśnie taki przykład. O. Example numer i potem jedynka. Zwracane jest example i właśnie ten parametr trzeci, ale on może być zmieniony. Setka? Proszę bardzo, example 100. A dlaczego liczba? No. Mogę sobie tutaj wpisać akuku i też się pojawi te akuku, ponieważ jest to ten parametr, który jest ujęty za ostatnim tym naszym ukośnikiem. Zatem... Można powiedzieć, że jest to forma przekazania zmiennej, ale zaszyfrowanej w adresie URI. Ale warto pamiętać, że o, nie chodzi o to, by nazwa tych parametrów była przekazana do naszego domknięcia tak samo. Chodzi tylko o kolejność. Nazwa jest dowolna, czyli tu mam dwa parametry, n i m, ale przekazuję sobie inne nazwy. en, em, tak, mogę to nazwać first parametr, tam second i tak dalej. To chodzi o kolejność, a nie o identyczność nazwy. No i tu wyświetlę sobie i n, ukośnik m, czyli dwa te parametry. No i zobaczmy Postmana i dodajmy tutaj jeszcze jeden parametr. Weźmy tutaj 10 łamane na wiadro. Czyli mamy n i m. Dopasowanie tej trasy z dwoma. Ruchomymi czy, czy nieustalonymi parametrami, proszę bardzo, przykład 10, łamany na wiadro, to zostało już zwrócone, a stąd zostały te parametry pobrane. Przy czym naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to modyfikować. Chcemy śliwkę, jest śliwka. Kolejny przykład parametru to parametr zakończony znakiem zapytania, który pozwala obsłużyć wartość domyślną, gdyby ktoś tutaj czegoś nie podał. Zwróćmy ten x, przy czym raz go sobie podamy, a raz go sobie nie podamy. Czyli skończymy trasę tylko na default, bez podania tego argumentu. Postman i jedziemy. Example. Tutaj było default, i weźmy tu sobie wpiszmy 120. No to mamy example 120, a teraz nic nie wpiszemy. Default i proszę bardzo, jest setka domyślnie. Jeszcze raz pokażę. To jest dokładnie to miejsce. O, zobaczcie. Tu znak zapytania w tym parametrze, a tutaj przypisujemy jakąś wartość domyślną, gdy definiujemy argumenty w naszej lambdzie, w naszej funkcji anonimowej. A teraz taki problem. Ktoś chce, aby w tym parametrze była wysłana zawsze liczba, a nie na przykład napis. Czyli taka kontrola, co to zostało wysłane, i zgoda tylko na to, że trasa zadziała, jeśli. To jest liczba. No to zobaczcie. Tu mam taki przykład, gdzie teoretycznie nazwałem sobie ten parametr number, czyli to powinna być no niby tutaj jakaś wartość numeryczna. No, ale przecież widzimy, że to się od tego, co było wcześniej, nie różni. Zatem, jeśli ktoś by coś takiego wprowadził, yy, no to wcale tam nie musi być ta liczba, tak? Czyli weźmy tu tak i wpiszmy 123. No zgadza się, jest 123, jest ten number, ale no, no wiecie, no co tam. Gwoździe tutaj wstawimy. No i też przeszło. A liczby to nie przypomina. Chciałbym by na przykład teraz ta trasa się nie zadziała, żeby jakoś sprawdziła, czy ktoś tu podał liczbę. Można to zrobić dosyć prostym sposobem, mianowicie trzeba dodać taką funkcję where. Czyli najpierw normalnie zdefiniujemy get getem naszą tutaj trasę, ale potem strzałeczka where jakby jeszcze tutaj Taki czajny produkujemy, łańcuch tych wywołań metod. I tu mówimy, że jeżeli znajdziesz parametr number, tutaj on jest w trasie, zobaczcie, tu w tym miejscu, to. No i tu się przydadzą wyrażenia regularne. Ok? To znaczy, że szukaj dopasowania, że będzie tam przynajmniej jedna z cyfr. I tylko cyfr. Zatem oczekuję ciągu przynajmniej jednocyfrowego. Okay. Plus oznacza, że będzie to przynajmniej jeden, a w nawiasach kwadratowych 0,9 oznacza, że będą to dowolne elementy z przedziału od 0 do 9. Tutaj jest to zapis wyrażeń regularnych. Jeżeli ktoś nie wie co to, to tutaj tego tłumaczu nie będę, ale w kursie z C++ jest taki odcinek o wyrażeniach regularnych. Można sobie to obejrzeć, mimo że język może nie jest dla was znany, ale tam chodzi o sam mechanizm, czym są te wyrażenia regularne. Zresztą materiałów też na ten temat jest sporo. Ok, zatem, where sprawdza parametr number, konkretnie sprawdza go poprzez dopasowanie wzorca. No i zobaczmy, jak to teraz zadziała. Jeżeli sobie tutaj przejdziemy i wpiszemy tę nową ścieżkę, tam ona była where, i tu wpiszemy teraz wiadro. To coś takiego okaże się, że, no, właśnie, mamy not found, nie ma takiego, takiej trasy. Ale wpisanie tu liczby, nie ma problemu, działa, nawet jeśli będzie to liczba tylko jedna, bo na taką się umawialiśmy. A gdybym wpisał minus 120, nie ma, nie zadziałało, bo nie było mowy o minusiku. Liczba, proszę bardzo, ale minusik nie. Za chwilę pokażę, jak to. Rozwiązać, ale tutaj regex, regex, wyrażenia regularne bez nich ani róż. Przyjrzyjmy się teraz tej trasie. Otóż mamy tutaj trasę z dwoma parametrami nm, wyświetlam je, nic tu więcej nie robię. Ale where tym razem jest tablicą, gdzie dla każdego z parametrów określam jego warunki. Czyli tu n zostaje tak jak było, czyli ma być przynajmniej jedną cyfrą, a m. No, właśnie, jak ktoś zna wyrażenia regularne, to niech się chwilę zastanowi, co tutaj będzie. Otóż m pozwalam, aby zaczynał się od minusika, następnie musi być jedna, dokładnie jedna, co mówi nam y, tutaj ten parametr, jedna cyfra, ale bez zera, a potem może być już dowolny ciąg cyfr, a nawet go być nie musi. Mówiąc krótko, zgadzam się tu tylko na liczby ujemne, a wcześniej na większe równe 0. Zero. zero. Sprawdźmy, czy to rzeczywiście zadziała. Ten sposób. To nie jest element Laravela, tutaj chociaż, tak, wyrażenia regularne to trochę coś innego. E, ojej, muszę sobie podejrzeć, jak się nazywało to. Eksemplu A, no, właśnie, coś takiego. Skopiuję to. No, tu się potem człowiek gubi. Wracamy na Postmana i sobie tutaj to wkleimy, O, a zamiast nm już podajemy. Tu miała być dodatnia, na razie sprawdźmy, tu ujemna, czy działa. I rzeczywiście zadziałało, a teraz zobaczmy. Jakbym tu dał ujemną, minus 12, nie działa. No, dawaj dodatnią, ewentualnie 0, działa. No, a tu, tu mają być tylko ujemne. No, ujemna widzimy, działa. 0 zadziała, nie zadziała. A minus 0, nie zadziała. A minus 1, już zadziała. No, taki filtr. Oczekuję y, dwóch konkretnych jakichś wartości, które sobie tutaj filtruje, że tak powiem, za pomocą wyrażeń regularnych. Natomiast where w tym przypadku pozwala mi używać kilku definicji tego filtra dla parametrów. Ostatni przykład z where pokaże jak można wciągnąć do parametru nie tylko coś pomiędzy ukośnikami, ale wszystko co zostało. Powiedzmy, mam tutaj all i id. I teraz jeżeli to id w taki sposób za pomocą metody WHERE zdefiniuję, że id i tutaj jest kropeczka gwiazdka, że id to jest wszystko co tam dalej znajdziesz. To znaczy, że jeżeli sobie taki na przykład, taką trasę wprowadzę, to moje id będzie tą całą końcówką po all. Tak, czyli to będzie a, b, c, d i 100. Zresztą zobaczcie. Jedziemy na postmana i tu wpisujemy all i teraz mogę sobie tutaj, a nawet już coś widzę tam wcześniej podałem. Niech będzie. O, zobaczcie. I to id jest teraz całym tym ciągiem, czyli nie została wybrana tylko do ukośnika jakaś wartość. Wciągnąłem wszystko, co tam było, jednym ruchem. OK. No to ostatnia rzecz dzisiaj. Na koniec taki problem. Wyobraźmy sobie, że chciałbym mieć jakiś parametr, niech to będzie duże x, który zawsze, jeżeli to będzie duże x, to chciałbym, żeby to była liczba. Ale nie chcę. Jeżeli takiego x użyję ze 100 razy, bo będę miał 100 różnych zarejestrowanych tras i tam będę wykorzystywał x, nie chcę, żeby ciągle za każdym razem używać where, where, where i tam definiować, że to ma być liczba. Chciałbym to jakoś tak zrobić globalnie. Można to zrobić. Przejdziemy za chwilę do pliku, do którego jeszcze kiedyś wrócimy, więc na razie nie będę wyjaśniał, co to za plik i co tam się dzieje. Wrócimy do tego. Teraz chcę tylko pokazać, jak to zrobić, ok? A o samym pliku i ogólnie o usługach, o usługodawcach, o kontenerze usług, porozmawiamy sobie jeszcze. Zatem być może teraz ten plik was tak trochę zdziwi: Ojej, a co to, skąd on nagle, dlaczego w tym miejscu, co to za plik, gdzie on polas, skąd ja miałem to wiedzieć? Nikt nie wie na początku, ja też nie wiedziałem. Trzeba po prostu tam wejść i coś wpisać. Na razie to wystarczy, reszta się wyjaśni. Zatem przejdźmy do tego pliku, zobaczmy sobie tutaj na naszym. Listingu katalogów, mamy ten katalog taki aplikacji app, i tam jest podkatalog providers, czyli właśnie ci nasi dostawcy, i tutaj jest taki dostawca usług road, service provider. Jak sobie wyświetlimy ten plik, to tutaj jest pewien, pewna klasa, właśnie taki dostawca, yy, który jest ściśle powiązany z tym naszym road, czyli z tymi naszymi trasami, rejestrowaniem tras, i tutaj właśnie jest taka funkcja boot, która pozwala no, właśnie, wprowadzić pewną bardzo fajną rzecz. Mianowicie pozwala globalnie przypisać do pewnego parametru, a no, właśnie, jakiś tam filtr yy, za pomocą wyrażenia regularnego. No więc ja sobie tutaj coś takiego zrobiłem. Uwaga, już nie tłumaczę tego wyrażenia regularnego, bo jak ktoś tego nie zna, to i tak mu to nic nie powie. Ale ogólnie tu napisałem w komentarzu: Chcę, aby x był ujemnymi lub dodatnimi e, liczbami. Ale bez zer na początku. I tutaj ten filtr mi to gwarantuje. O ile się nie pomyliłem, jak go robiłem. Jedna linijka dodana właśnie na potrzeby tego odcinka. Normalnie jest tutaj tylko ten wpis, i ta linijka, ta linijka sprawi, że teraz, jeżeli mam tutaj taką ścieżkę, example boot x, to ten x już bez where, bez podawania where, będzie filtrowany, czy jest liczbą. I tutaj od razu. Duże x ma znaczenie, jakbym dał małe x, to to już nie jest to samo, ok? Zatem zobaczmy. Ukryjmy sobie tą ścieżkę. Mam nadzieję, że nie przeszkadzała. Pokażmy sobie tu Postmana i jedziemy example, but i uwaga. Wpiszmy słowo. Nie wiem. Post. Nie zadziałało. Not found. No dobra. Wpiszmy liczbę ujemną. Zadziałało, bo umawialiśmy się, że może być liczba ujemna, ale ujemna nie zaczynająca się od zera, no bo jak to wygląda? Samo zero? Nie ma problemu. Liczba dodatnia? Nie ma problemu. Liczba ujemna? Nie ma problemu. Liczba zaczynająca się od zera? Nie, takiej nie chce. Słowo? No słowo już sprawdzaliśmy. A jak będzie liczba i napis 1 i ASD na przykład, też nie zadziała, czyli widzimy, że da się tu przekazać tylko jakąś Liczbę, wszystko inne. No, nie to, że jest odrzucone, po prostu, tak jakby nie było zdefiniowanej trasy dla czegoś, co ma postać bez liczby, po prostu. Tyle w tym odcinku, ale to jeszcze nie wszystko. O trasach jeszcze będzie jeden odcinek. Już teraz zapraszam. Trzymajcie się.